Ewa Szyszkowska-Papis, już za chwilę rozpoczynamy program. Moim zdaniem goście już czekają w studiu obok. Dziś kolejna odsłona korszeńskiego budżetu. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Korszach nie uchwaliła budżetu proponowanego przez burmistrza Korsz. Radni opozycyjni, a dokładnie klub radnych Nasza Gmina Korsze, który ma większość w Radzie, zagłosował przeciw. Klub ten wyrzucił z budżetu inwestycje proponowane przez burmistrza, a wprowadził własne. Co ciekawe, radni wprowadzili te inwestycje bez jakichkolwiek kosztorysów, czyli wartość inwestycji określili na oko. Burmistrz upomina Radę, że Rada wchodzi nie w swoje kompetencje. Rada upomnień nie słucha. Jakie będą konsekwencje takiego działania? Czy radni naruszyli prawo? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Z Ryszardem Ostrowskim, burmistrzem Korsz, z Hubertem Wnorowskim, radcą prawnym Urzędu Miejskiego w Korszach, z Tadeuszem Woźniakiem, radnym Rady Miejskiej w Korszach i wiceprzewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej i Łukaszem Wiśniewskim, sekretarzem gminy Korsze. Zapraszam Państwa już za chwilę do studia. Panie mecenasie, czy radni złamali prawo? Moim zdaniem, pani redaktor, przy uchwalaniu tego projektu budżetu, znaczy przy uchwalaniu uchwały budżetowej doszło do naruszenia prawa. Doszło dokładnie do naruszenia ustawy o finansach publicznych. Po przedstawieniu opinii tutaj Komisji Finansowo-Gospodarczej dla pana burmistrza odbyło się spotkanie, na którym to spotkaniu byłem obecny ja, pan burmistrz, pan sekretarz. Informowaliśmy radnych, że wprowadzenie takich zmian do budżetu może spowodować właśnie naruszenie ustawy o finansach publicznych, a dokładnie artykułu 240 tej ustawy. Artykuł ten zakłada, iż radni w ramach pracy nad projektem budżetowym mogą wprowadzić swoje zmiany, natomiast zmiany te nie mogą powodować zwiększenia deficytu budżetowego. Zmiany zaproponowane do tego budżetu spowodowały to, że niestety po stronie wydatków w budżecie gminy kwota się zwiększyła, natomiast nie zwiększyły się w tym przypadku dochody. Dlatego też, jakby nie patrzeć, deficyt budżetowy w związku z tym się zwiększył. Przede wszystkim przedstawiona była tutaj na tym spotkaniu i później na sesji opinia w tym zakresie, że nie są to zwykłe zadania, nie są to zadania, które miały być realizowane w 2016 roku i też, że tak powiem, zapłacone w 2016 roku. Bo doskonale radni zdawali sobie z tego sprawę, że to są zadania, co prawda, już zrealizowane w 2015 roku, natomiast płatność za nie miała odbyć się w 2016. Ta płatność, że tak powiem, to tak jak każda płatność, nawet w naszym codziennym życiu, ona nie może odbywać się w ten sposób, że jeżeli my zlecimy komuś wykonanie danej usługi, roboty, to albo zapłacimy, albo nie. Podpisujemy umowę i jesteśmy zobowiązani, żeby się z niej wywiązać. To, że nieujęcie tego konkretnego wydatku w budżecie na 2016 rok powoduje, że gmina będzie pozostawała w zwłoce z pewnymi płatnościami, prawda? Bo to są podpisane umowy, to są konkretne terminy, konkretne kwoty do zapłaty. Uniemożliwi to burmistrzowi spłatę zaciągniętych już wcześniej zobowiązań. Panie mecenasie, wróćmy jeszcze do samego początku. Mówił pan o tym, że były spotkania, tak? Radni mieli taką świadomość. Oczywiście, oczywiście. Podejmowanych swoich decyzji. Mieli również świadomość tego, że zobowiązania nie zostaną opłacone, tak? Tak. Tak mam to tak rozumieć? Oczywiście. To stanowisko, które tutaj przed chwilą przedstawiłem dla pani redaktor, takie stanowisko zostało przedstawione też na spotkaniu z radnymi. Dodajmy też, że radni kilkakrotnie nanosili poprawki też tak, do tego budżetu. Tak, tak. No, trzeba też brać pod uwagę, nie oceniając może pod kątem nawet prawniczym, pod kątem, że tak powiem, ekonomicznym, rachunkowym, że założenia budżetu muszą być założeniami realnymi. Prawda? Tak, my nie możemy sobie w pewnym momencie zdecydować, że coś wyrzucamy. Tak, prawda? Zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałabym wrócić do tej świadomości, bo na sesji miałam wrażenie, że radni zachowywali się tak, jakby nie wiedzieli o niczym, tak? Tylko wprowadzali swoje inwestycje, a pan mówi, że jednak wiedzieli o konsekwencjach. Tak, taka wiedza u radnych na pewno była. Na pewno była, to było, że tak powiem, przedstawiane zarówno przeze mnie, jak i przez panią skarbnik, jak również przez pana burmistrza. Zresztą na sesji tej listopadowej radni doskonale, że tak powiem, pamiętam, że tak powiem, pytania radnych do pana Grzegorza Faszczy, który przedstawiał stan realizacji inwestycji, pytali doskonale,
jakie inwestycje zostały zrealizowane, czy już są zrealizowane i czy zostały zrealizowane również finansowo. I taka wiedza była radnych na pewno. Jak pan ocenia postępowanie, czy też decyzje, które zapadły na wskutek głosowania jako mecenas, tak? Od strony prawnej, jak pan to ocenia? Znaczy mi trudno jest ocenić pod takim względem. Na pewno to, co tu pani redaktor podkreślała, na pewno radni mieli świadomość tego, jakie może przynieść, że tak powiem, tego konsekwencje. Myślę, że może to okazać się tylko i wyłącznie na niekorzyść gminy. Panie mecenasie, jak już jesteśmy przy konsekwencjach, to proszę mi powiedzieć, jakie są właśnie konsekwencje tych zmian? Konsekwencją każda uchwała dotycząca spraw finansowych, a przede wszystkim uchwała budżetowa, jest wysyłana do organów nadzoru, tak? Czyli to jest przede wszystkim Regionalna Izba Obrachunkowa. Regionalna Izba Obrachunkowa ma za zadanie sprawdzić, czy ten budżet uchwalony odpowiada, że tak powiem, przepisom prawa, odpowiada zasadom rachunkowości. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa, że tak powiem, podzieli opinię tutaj moją, tak, czy opinię urzędu na temat tego budżetu, że została ona wydana z naruszeniem prawa, wtedy co do całości albo części tą uchwałę budżetową będzie musiała uchwalić. Oczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa ma również możliwość naprawienia, tak jakby, czyli wprowadzenia w pewnym momencie swoich, że tak powiem, poprawek, ewentualnie będzie konieczność jeszcze raz głosowania nad budżetem. Jednak będzie. Gdyby została, że tak powiem, gdyby Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że ta uchwała budżetowa jest dotkniętym takim naruszeniem prawa, że on nie może się w żaden sposób obejść, a też sama Izba nie jest w stanie go naprawić, wtedy uchyli i tak jakby tego budżetu nie będzie. Rozumiem. Panie sekretarzu, czy pan również był na tym zebraniu, o którym mówi pan mecenas? To jest spotkanie Komisji Finansów Gospodarczych. Tak. No i też ma pan takie samo zdanie, że radni wiedzieli, że nie mogą takich rzeczy robić? Mieli świadomość tych... Troszkę może inaczej. Tutaj pewnie bym to odbierał w ten sposób, że radni mają swoje stanowisko. Mają swoją linię, która jest porozbieżna. No tak, ale musi być ono zgodne z prawem, tak? Znaczy, to już będzie teraz ustalało właśnie RIO, tak, kto ma tutaj w tym rację. Ale radni całkiem idą w innym kierunku, ta grupa radnych. Uznając, że mają prawo do takich zmian, z czym się nie zgadzamy, tak, jako tutaj przedstawiciele urzędu, tak? Ale ta wiedza o tym, o konsekwencjach, o tym skąd, z jakich to inwestycji dotyczy, jaki jest charakter tych płatności, czym jest ta subrogacja, o co to w tym wszystkim chodzi, to radni z pełną świadomość w tym zakresie na pewno mają. Czyli byli poinformowani o tym, a na sesji działo się to ponownie, tak? Tak to rozumieć? Tak to można zrozumieć. No, wiadomo, pewne rzeczy, pewne wątpliwości radni mieli, dopytywali się o szczegóły, no, no o konkretne umowy, tak? Tak? Takie informacje otrzymali, zestawienie wszystkich umów. Tutaj pani skarbnik te wątpliwości radnych wyjaśniała. Być może po prostu zabrakło tej woli i chęci do takiej dogłębnej dyskusji i zrozumienia tych wszystkich kwestii. Panie radny, pan jest również wiceprzewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pan mówił na sesji, że pan nie uczestniczył w pracach nad budżetem, nad projektem w budżecie. Dlaczego? Byłem, znaczy spotkała się Komisja Finansowo-Gospodarcza. Jak mówiłem, wspominałem wcześniej, było nas czterech radnych i radny. Znaczy uczestniczyliśmy wcześniej, nie? W tym pierwszym budżecie, który miał autorskim burmistrza. Tylko że ten budżet na Komisji Finansowej był po prostu dany mi do przeczytania przez przewodniczącą tej komisji, bo zabrakło jednego członka komisji, bo miał pracę i nie dotarł. Nie? Byłem, powiedzmy, jako ja jedyny radny, nie z klubu radnych. Nie? Przeczytałem to i mówię, że nie zgadzam się z tym. Nasza gmina Korsza. Tak, nie zgadzam się z tym. Po to są komisje finansowe i jesteśmy my. Powinniśmy pracować nad budżetem i tutaj na komisji wypracować, a nie przeczytać i podpisać. Czyli te wnioski były już wcześniej wypracowane? Wypracowane, no podejrzewam, że przez klub radnych nasza gmina Korsze, no bo nie wiem, przewodnicząca w jedną, dwie osoby to nie wypracowała, mi się wydaje.
Czyli państwo, jeżeli jesteście w mniejszości, nie macie nic do powiedzenia? No tak, tak to wygląda właśnie. We wszystkim jest głosowanie. Zawsze większość i w każdej komisji, nie tylko finansowej, ale w większości we wszystkich komisjach ma klub nasza gmina Korsze. Panie mecenasie, ja wiem, że to jest zgodne z prawem, ale proszę mi powiedzieć, czy większość może faktycznie cały czas decydować o decyzjach, które zapadają na Radzie, o inwestycjach, które dotyczą mieszkańców Korsz? No, rozłożenie głosów w Radzie Miasta powoduje to, że rzeczywiście klub ma większość i no może praktycznie każdą uchwałę przegłosować, tak? Oczywiście. No, ale mam na myśli, panie mecenasie, też takie rzeczy jak wypracowanie jakichś wniosków, nie jakichś, tylko budżetowych, tak? To są bardzo ważne dokumenty, a radni, którzy przecież stanowią ten zespół, nie mają nic do powiedzenia. No to ja przepraszam, ale tu jest łamanie prawa. Może nie do końca. Trudno by było to tak jednoznacznie stwierdzić, że jest to łamanie prawa. Oczywiście zasadą jest taką, że większość decyduje, prawda? No. Bo uzyskanie jednomyślności w jakimkolwiek organie kolegialnym pewnie graniczyłoby z cudem. A tym bardziej w Radzie Miasta lub też w Radzie Gminy. Dlatego też jedynym uprawnieniem w takim przypadku radnego, który nie zgadza się, prawda, jest napisanie zdania odrębnego. To zdanie odrębne może dołączyć do każdej uchwały, prawda, czy do posiedzenia komisji. O ile dobrze pamiętam, przy posiedzeniu którejś komisji u nas Rady Miejskiej złożone było takie zdanie odrębne. To jest jedyne uprawnienie radnego w takim przypadku, prawda, jeżeli nie zgadza się z wolą większości. Oczywiście myślę, że bardziej kwestią może tutaj moralną i etyczną jest wypracowywanie opinii poza, że tak powiem, organem, który jest do tego stworzony, prawda? Tak jak powiedział tutaj pan radny, po to spotyka się komisja, komisja rewizyjna czy komisja gospodarcza. To jest komisja usankcjonowana w statucie, prawda? Ona ma swoje uprawnienia. I po to się spotyka, żeby tam te uprawnienia realizować, między innymi wypracować wspólną opinię na temat projektu budżetu, prawda? Tak, no dokładnie. Powiedział pan, że radny może napisać takie odrębne stanowisko. I co wówczas się dzieje? Wówczas takie stanowisko jest przesyłane do organu nadzoru, prawda? No i organ nadzoru, zapoznając się z uchwałą i zapoznając się z tym stanowiskiem odrębnym, na pewno bierze go pod uwagę przy orzekaniu co do ważności uchwał. Panie burmistrzu, pan na sesji prosił, tłumaczył, apelował o rozsądek i bezskutecznie. Teraz, panie burmistrzu, jakie pan podejmie działania? No, te, które są dozwolone prawem, pani redaktor. Oczywiście, że apelowałem o rozsądek i w dalszym ciągu o ten rozsądek apeluję. To, że jedna czy druga grupa ma większość w jakimkolwiek gremium, nie oznacza to, że ma nie szanować i nie liczyć się ze zdaniem innych. A już niedopuszczalne jest w moim przekonaniu przegłosowywanie takich rzeczy i takich stanowisk, które są niemożliwe do wykonania przez organ wykonawczy, jakim w tym przypadku jest burmistrz. Na dobrą sprawę, mając większość i myśląc tak jak ta grupa, akurat ten klub, to mogliby sobie przegłosować, tak sobie żartuję czasami, schody do nieba. No, takich rzeczy burmistrz wykonać nie może, więc zawsze, pomimo że ma się większość, trzeba liczyć się również z mniejszością. No i oczywiście trzeba się liczyć z prawem, trzeba działać w granicach prawa i zgodnie z prawem. A w moim przekonaniu ostatnie działania tej grupy radnych, czyli większości, wykraczają poza granice tego prawa, w którym mogliby się poruszać. Po prostu w moim przekonaniu na głębszym wchodzą kompetencje burmistrza. No i jakie w związku z tym pan podejmie kroki? Jeżeli chodzi, oczywiście w tej chwili przygotowane jest stanowisko do tego, co się działo na ostatniej sesji budżetowej. To stanowisko będzie dołączone do uchwały budżetowej. Również wiem, że
grupa radnych, która jest w mniejszości, również swoje takie stanowisko zaprezentuje i też to prześlemy do organu nadzoru i zobaczymy, jaka będzie decyzja. Jeżeli decyzja organu nadzoru będzie, tak jak tu pan mecenas mówił, żeby tą uchwałę unieważnić albo ją zaakceptować takimi zmianami, no być może trzeba będzie, jeżeli uznam, że nie jestem w stanie wykonać tych zmian, które sobie zażyczyła Rada, no to również będę po prostu oprotestowywał tą uchwałę i być może trafi ona do sądu administracyjnego. Panie mecenasie, radni wprowadzili dwie inwestycje do budżetu. Czy mogli tak zrobić? Czym zgodnie było to z prawem? Moim zdaniem tutaj jest taka granica troszeczkę w zakresie wprowadzania zmian do budżetu. Gdybyśmy, że tak powiem, gdyby radni wprowadzili zmiany polegające na tym, że zamienili jedną inwestycję, ale nie zrealizowaną inwestycję, zamienili na drugą niezrealizowaną inwestycję, gdzie koszt byłby, że tak powiem, tego porównywalny. Oczywiście, taka zmiana mogłaby nastąpić. Natomiast jeżeli wyrzucamy inwestycję, mówiąc tak kolokwialnie, wyrzucamy inwestycję już zrealizowaną, a na jej miejsce chcemy realizować kolejną inwestycję, no to nie znajduje nam to pokrycia w dochodach. A radni, wprowadzając te zmiany, nie zaproponowali, jakimi dochodami można byłoby to pokryć, te kolejne inwestycje. Tak jak wcześniej już rozmawiałam, te zobowiązania, które się znalazły, te zadania, które się znalazły, one nie wynikają, że tak powiem, z jakiegoś widzimisię, one nie wynikają, tylko wynikają z konkretnie zawartych umów, prawda, które obowiązują, prawda. Dlatego też, tak jak wcześniej spotkałam, wspomniałam, pani redaktor powiedziała, że później jeszcze do tego wrócimy, w tej kwestii budżet musi zakładać realne założenia, no właśnie, prawda? Tak. Czyli pokrywać zobowiązania, które mają być zrealizowane w danym roku i musi zakładać też realne dochody na ich pokrycie. W przypadku różnicy, wiadomo, sięga się wtedy po różne instrumenty finansowe, żeby w pewien sposób sobie wspomóc. Dodajmy jeszcze, że radni wprowadzili te inwestycje, określili koszt bez kosztorysów, jakichkolwiek. Dokładnie. No to już jest w ogóle absurd. No ciężko jest na pewno bez żadnej dokumentacji projektowej, bez dokumentacji kosztorysowej wrzucać wydatek na 2016 rok, gdyż on może być zupełnie nieadekwatny, prawda? Później, powiedzmy, jest sytuacja tego typu. Jeżeli Rada uchwali, że na konkretną inwestycję jest zaplanowana, powiedzmy, kwota 100 tysięcy złotych, to pan burmistrz w międzyczasie, powiedzmy, okaże się, bo została przygotowana dokumentacja, został przygotowany kosztorys, to będzie kosztowało 200 zł. No, pan burmistrz nawet nie ma umocowania w tym momencie, żeby wydać te kolejne 100 tysięcy, prawda? A pozostawienie inwestycji, powiedzmy, w połowie czy w 3/4 zakończone, no to może okazać się zupełnie niepotrzebne w takim przypadku. Także no moim zdaniem nieracjonalne przede wszystkim jest wrzucanie wydatków, gdzie te wydatki są naprawdę niesprecyzowane. Czyli zasadna jest wypowiedź pana burmistrza, że Rada wchodzi w nie swoje kompetencje. Trochę tak. Dlatego, że tak powiem, ustawa przewiduje wyłączną inicjatywę, prawda, w zakresie budżetu, czy też uchwalania budżetu, czy zmian do budżetu dla organu wykonawczego, czyli w naszym przypadku, w przypadku KOSZ dla burmistrza, ponieważ to jest jedyna osoba, która za pomocą, że tak powiem, aparatu pomocniczego, urzędu jest w stanie te rzeczy zrealizować, prawda, i jest w stanie wykonać dokumentację projektową, kosztorysową, prawda, i na tej podstawie wprowadzać konkretne wydatki i konkretne dochody. Jeszcze wrócimy do tych inwestycji, ale ja mam pytanie do pana radnego. Państwo nie zgadzacie się z takim budżetem, jak zaproponowała Rada? Oczywiście nie. Rada w Radzie. Od samego początku się nie zgadzamy. Jeszcze wrócę do wcześniejszej komisji, do przedstawiania wniosków tych po budżecie pierwotnym burmistrza. Był zniesiony odwrotnie i zaproponowane inne zadania i już wtedy żeśmy się nie zgadzali, nie? Ja napisałem odrębne zdanie do tej komisji finansowej, że nie wyrażam zgody i przedstawiłem, przeczytałem to na sesji. Również teraz po tej sesji ostatniej
jest już napisane zdanie odrębne mniejszości naszej Rady do regionalnej i prześlemy to do Regionalnej Izby Obrachunkowej. No bo ten budżet nie jest stabilny, nie jest realny, po prostu zadania są, może niektóre powstawiane, jak tutaj pan mecenas mówił, że określona kwota jest tylko bez planu, bez kosztorysów, nie wiadomo ile to będzie kosztować, co się okaże, czy tam może jakiś rurociąg, gaz, czy tam coś innego trzeba. No, no nie wiadomo, to można wstawić 100 zł, można 100 tysięcy wstawić, a to może być nierealne. Od tego są organa w gminie, projektanci, oni wyceniają i wtedy na podstawie tego realizuje się budżet, wstawia te plany. Tak samo, no nie wiem, ten budżet nie powinien przejść, bo są inwestycje pozaczynane. Niektóre są skończone inwestycje, a nie zapłacone. To pozostało. To radni nie wiedzieli. Radni wyrzucili je. Panie redaktor, ja myślę, że dobrze wiedzieli. Nie wiem, czemu to działa, czy dla dobra, to nie jest dla rozwoju gminy. Przeszkodzić rozwojowi gminy, żeby je wyrzucić. Niech się burmistrz, rada, te ci pozostali i urzędnicy martwią. No jak to może być? Że niespłacona, skończona inwestycja, niespłacona, wyrzucić, zacząć nową inwestycję, która nawet nie ma planu kosztorysu. To tak nie może być. To jest pierwsze takie coś, co ja widzę, co się w Radzie dzieje. W poprzedniej kadencji, jako byłem radnym, również byłem w Komisji Finansowej i to niesłusznie, nie zawsze zgadzaliśmy się z każdym zadaniem burmistrza, pierwotnym tym projektem budżetu, ale tam było realnie wszystko wypracowane. To zadanie no, ma jakieś ręce, nogi tutaj. No, jest najpotrzebniejsze, była dyskusja. No nie wszyscy się zgadzaliśmy, no ale to była taka obopólna naszej komisji finansowej. Nikt tam spoza zewnątrz, no oczywiście była pani mecenas, pani ten skarbniczka, pan burmistrz, zastępca burmistrza i żeśmy to pytali się, merytorycznie wytłumaczone to było. I później zostawaliśmy sami i żeśmy nanosili te zadania po kolei. No jedno, dwa tam poprawki w zadaniach były może z pierwotnym projektem burmistrza zniesione, takie co może potrzebniejsze były. Było też zostawiane na realizację spłaty kredytów, długów. Zawsze nam zostawało, jak pamiętam, nie było kłótni. Tutaj, no ale tutaj nie było żadnej dyskusji. Tu nie było żadnej dyskusji. Nie było żadnej dyskusji. No dużo się działo na tej sesji, dużo, nie tylko pan jest zaskoczony sposobem prowadzenia tej sesji i decyzjami radnych. Panie sekretarzu, ja bym też chciała zapytać o taką rzecz, bo pan jest również przewodniczącym Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia tę radę, te obrady? Bo przecież pan też był, ale też pan był na sesji. To też, tak, znaczy, nie, ja bym chciała, żeby pan ocenił jako przewodniczący. Znaczy, bo tak, momentami nie wiadomo było, gdzie w którym punkcie jesteśmy. No to obrady prowadzi przewodniczący i on odpowiada za sprawny przebieg tych obrad. I no każdy uczestnik czy obserwator no, ma jakąś tam swoją ocenę i to no, odbiera w pewnie troszkę inny sposób. Ja trochę się czuję się niezręcznie, może bardzo troszkę... Ale bardzo przepraszam, ale my mieszkańcy chcemy przyjść na sesję, która będzie prowadzona sprawnie i na której będziemy wiedzieć, co się dzieje i jaki punkt jest realizowany i chcemy też rozumieć, co się dzieje. Ja to wszystko rozumiem, tylko proszę zrozumieć, że ten przewodniczący to jest osoba wybrana spośród radnych, to radni decydują, kto jest przewodniczącym. I on prowadzi tak, jak rozumie, jak umie najlepiej i jak uważa za stosowne. Tak powiedziałem, no to troszkę pani próbujemy trochę w niezręcznej sytuacji postawić. Troszkę powiedziałbym inaczej. Moim takim zdaniem osobistym, tak jako osoby już takiej prywatnej i troszkę jako urzędnik, trochę jako przewodniczący, uważam, że jest za dużo dyskusji politycznej, za mało dyskusji merytorycznej w obradach Rady Miejskiej w Korszach. I czasami ta polityka przesłania tą część merytoryczną i to myślę, że tego oczekują mieszkańcy, że bardziej radni pochylą się nad konkretnymi problemami, nad rozwiązywaniem konkretnych problemów. I tego trochę brakuje. Brakuje tej dyskusji, woli pewnie z każdej strony, żeby to faktycznie siąść i te problemy, które są, których nikt nie próbuje zamiatać pod dywan, nikt nie próbuje czegokolwiek przed radnymi przecież, nie wiem, chować czy prowadzić ich w błąd, tylko trzeba faktycznie rzetelnie
do tych tematów podejść i rozmawiać. Po prostu rozmawiać. No ale trudno nie przyznać racji panu burmistrzowi, czy też panu wiceburmistrzowi, że w pewnym momencie nie wiedzieliśmy, w którym punkcie się znajdujemy. Znaczy, tutaj akurat to jasno reguluje ustawa też i statut gminy i procedura budżetowa jest określona. Tutaj faktycznie był moment, w którym pewne punkty zostały pominięte, ale przewodniczący wrócił do tych punktów i po kolei te punkty zostały przedstawione tak, jak książka pisze. Więc, ale pewne zamieszanie oczywiście tak faktycznie było. Panie burmistrzu, czy to przypadek, że te dwie inwestycje, właśnie te inwestycje, remont łazienek w zespole szkół w Korszach i miejskie przedszkole w Korszach znalazły się właśnie w budżecie? No w moim przekonaniu nie, ale będę tutaj mówił no niestety politycznie, bo jestem politykiem i widzę w tym właśnie pewną grę polityczną. Nie trzeba tutaj naszym mieszkańcom mówić, że to właśnie pewne siły, które próbowały walczyć w ostatnich wyborach o przejęcie władzy w Korszach, mają na to wpływ. I to jest widoczny wpływ na tę grupę 9 radnych, czyli klub Nasza Gmina. I to zbyt jasno to pokazuje właśnie, że wyrzucają inwestycje, które nie odpowiadają akurat dla tych grup, a wprowadzają, żeby się pewnie może przypodobać pewnym politykom, dzisiaj tak można powiedzieć, które drzemią w przedszkolu i w szkole. To jest też nadwymiar, rzuca się w oczy i chyba nie do końca nawet przyzwoite. Ja rozumiem, że potrzeb jest ogromnie dużo. Dużo nam się wspólnie z kilkoma radami udało zrobić, z samorządem, przez ten ostatni czas, gdzie naprawdę pozyskaliśmy sporo środków z zewnątrz. Ale tych potrzeb prezentowałem to podczas sesji, żeby odpowiedzieć na to, dlaczego gmina jest właśnie zadłużona w ten, a nie inny sposób. No ale wydaje się, że to nie przemówiło. Nie bardzo przemówiło, wręcz nawet. Choć do mieszkańców, tak. Chyba niektórzy nie chcieli, żeby to pokazywać, tylko najlepiej jest politycznie zarzucać. Pan burmistrz zadłużył gminę. Ale dlaczego? Dlaczego ja się tego nie wstydzę? Uważam, że bym miał decydować. Jeszcze raz postąpiłbym podobnie, bo wiele inwestycji służy już od lat mieszkańcom i z czego jestem bardzo dumny, cieszę się bardzo. I ten kierunek uważam za jedyny słuszny. Więc to nie przypadek, panie redaktor, że właśnie te dwie inwestycje znalazły się. Ja nie twierdzę, że one nie są potrzebne, ale być może jeszcze nie teraz, a być może w skromniejszym wydaniu. Od tego są dyrektorzy, którzy powinni sobie z tym poradzić, a nie dostawać na tacy od radnych, swoich radnych do nam. Panie burmistrzu, to jak żyć i jak rządzić? No, ja jestem człowiekiem twardego charakteru i już kierowałem gminą przez 4 lata z radą, w której nie miałem większości. I dało się, chociaż mówię, no na pewno problemy to stwarza, szczególnie gdzie, tak jak pan sekretarz powiedział, gdzie jest zdecydowanie więcej polityki, jak merytorycznej pracy. W ubiegłej kadencji, gdzie większość była po mojej stronie, to nie znaczy, że wszystkie mnie popierali. Musi być opozycja dla normalnego, zdrowego funkcjonowania, dla higieny, jak to pani mówi, więc ja się tego nie obawiam. Natomiast troszkę musi być, troszkę więcej pracy merytorycznej i wtedy myślę, że byłoby o wiele lepiej dla wszystkich. Na koniec już, żeby uporządkować to wszystko, to wracamy do budżetu i moje pytanie do pana mecenasa, bo rozumiem, że no, uchwała została podjęta, zmiany zostały dokonane. Teraz państwo i radni wniosą odwołanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale jak to jest? To w tej chwili mamy budżet? Bo ludzie nie rozumieją. To mamy budżet, czy nie mamy budżetu? Takie są pytania. W tej chwili mamy budżet do momentu, aż odpowiednie... Ale budżet ten zatwierdzony przez tamtą radę. Przez radę. Przez radę. Tak. W kształcie takim, jaki przyjęła rada na sesji 25 stycznia. Prawda? No a co z inwestycjami? Innymi, co na przykład ze stowarzyszeniami? Burmistrz będzie zobowiązany do realizacji budżetu w takim kształcie, w jakim został przyjęty i w takim kształcie, jeżeli on się, że tak powiem, zostanie zachowany bez zmian, bez jakichś tam uchylania przez organy nadzoru. A co z inwestycjami, co z pozyskiwaniem środków unijnych? Tego nie ma w budżecie.
No pewne rzeczy zostały, pewne rzeczy zostały. Jeżeli mogę, ja wtrącić się, bo to było pytanie do pana mecenasa. Jedna rzeczywiście z inwestycji, na którą przygotowywaliśmy wniosek o dofinansowanie z PROW-u, no została z tego budżetu wyrzucona, brzydko powiem. Chodzi tutaj o dokończenie drogi do Wandań. Więc no, gdyby tam był radny pewnie z tego klubu, to tak by się nie stało. Ale radny akurat nie należy do tego klubu, który jest z Wandań, więc trzeba było zrobić na złość. Podobna sytuacja jest z boiskiem w Litajnach. Również to nie przypadek, że ta inwestycja, która już jest rozpoczęta bardzo poważnie, przy dużym wysiłku i pana sołtysa i mieszkańców, no jest w dużej mierze zrealizowana. Też została wyrzucona. Jest to moim przekonaniem złośliwość i też działanie takie stricto polityczne. Ale to, co mamy, to, co zostało, no przygotowujemy. Grupa, zespół pracuje nad wnioskami, więc i ulica Konopnickiej, i droga w Studzieńcu, no będziemy składać tutaj wnioski, żeby dofinansowanie było. Nie patrząc na to, co się z tym budżetem wydarzy do końca. Uważam, że też jesteśmy na prawie i możemy powolutku uruchamiać całą procedurę, jeżeli chodzi o dotacje dla stowarzyszeń. Jeżeli decyzja organu nadzoru będzie inna, więc no, na pewno nie podpiszę umów na dotacje dla stowarzyszeń do czasu, kiedy nie będzie ostatecznej decyzji organu nadzoru w tej sprawie. Czyli fundusze sołeckie i taki klub MKS również nie dostanie dotacji? To znaczy, no, uruchomimy całą procedurę i jak najbardziej, natomiast umowy nie podpiszę wcześniej, dopóki nie będę wiedział ostatecznie, co z tym budżetem. Czyli rozumiem, że radni, podejmując taką decyzję, wiedzieli, że mogą być takie problemy? Mam na myśli tutaj stowarzyszenia, czy też właśnie MKS? Również o tym informowaliśmy. Informowaliśmy, że to takie mogą być, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli ten budżet w ogóle, bo wtedy rozmawialiśmy, że budżet nie był uchwalony. Jeżeli nie będzie uchwalony, to wtedy Regionalna Izba Rachunkowa nam go w jakiś sposób nada, ale tych rzeczy w budżecie może nie być. Takie jest, no, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tych rzeczy mogłoby się nie znaleźć. Został budżet uchwalony w takiej formie, jakiej ona jest. Tu pan mecenas dużo na ten temat mówił. Może się okazać rzeczywiście, że on będzie do kosza, no, czego nie życzę gminie ani sobie. Ale w tych, że tak powiem, problematycznych częściach, no, ten budżet musi być naprawiony. Czy to przez RIO, czy to przez Radę Miejską. Zobaczymy, co o tym nadzór zdecyduje. Panie mecenasie, a jak ten budżet, jak pan burmistrz powiedział, pójdzie do kosza, to co wówczas się zadzieje? No będziemy, Rada będzie musiała się starać o nowy budżet i to budżet taki, który będzie odpowiadał prawu. A jak Rada powinna? To tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, no zostanie, że tak powiem, budżet dla nas, dla miasta opracowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tylko, że taki budżet to jest, że tak powiem, wiadomo, to jest budżet taki, który musi pokryć najważniejsze wydatki, czyli urząd musi realizować ustawowe zadania, natomiast no, nie można inwestycją nazwać, powiedzmy, jako, że to jest ustawowe zadanie gminy. Część inwestycji, część wydatków, które są zaplanowane, na pewno nie zostaną w takim budżecie ujęte. To jest niemożliwe na pewno. Oczywiście Izba będzie bazowała na projekcie budżetu, na budżecie, który został, bo on nie będzie zupełnie inny, aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że no, część zadań, część inwestycji, część tutaj wydatków no, nie zostanie w tym budżecie ujęta, w takim budżecie opracowanym przez RIO. No, powiedzmy też, że ta decyzja radnych no, trochę sparaliżowała gminę. No, kwestia, że tak powiem, jest tego typu. Oczywiście najlepszym założeniem jest, jeżeli budżet uchwalany jest do końca grudnia roku poprzedniego i wtedy z 1 stycznia przychodząc można sobie realizować. Ten termin został określony jako do końca stycznia. W styczniu oczywiście pracuje się na projekcie budżetu, tak? bo na czymś trzeba próbować, aczkolwiek oczywiście problemy takiej natury praktycznie pojawiają się, tak? Bo do końca nie można być pewnym tego, czy dany zapis, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, w
tym ostatecznym kształcie, w tym ostatecznym budżecie się znajdzie. Dlatego też trzeba podchodzić do tego bardzo ostrożnie. Tak jak mówił pan burmistrz, z pewnymi umowami będzie trzeba się wstrzymać. Trudno wstrzymać się z wypłatami dla pracowników, prawda, dla nauczycieli, no bo ci ludzie pracują od stycznia. Oni nie czekają na uchwalenie budżetu. Są wydatki bieżące, tak, które też oczywiście trzeba pokrywać. Natomiast takie wydatki, które, że tak powiem, no można z nimi odczekać, najlepiej jest odczekać do momentu takiego, aż będziemy, że tak powiem, wiedzieli, jaki budżet mamy. Jak długo będziemy czekać na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej? Trudno powiedzieć, aczkolwiek myślę, że ta decyzja powinna być tak w ciągu miesiąca wypracowana. Dziękuję Państwu za uwagę. Był to program Moim Zdaniem. My oczywiście będziemy przyglądać się, będziemy pytać i będziemy informować Państwa na bieżąco, co dzieje się dalej z budżetem gminnym. Moimi gośćmi byli pan Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz. Dziękuję serdecznie. Pan Hubert Wnorowski, radca prawny Urzędu Miejskiego w Korszach. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Woźniak, radny Rady Miejskiej w Korszach i wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej. Dziękuję bardzo. I pan Łukasz Wiśniewski, sekretarz gminy Korsze. Za dziś Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne programy z cyklu Moim Zdaniem.